przyjemność poprowadzić z Państwem rozmowę dotyczącą zieleni w mieście. Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni, jest naszym gościem, kłaniam się. Dzień dobry. Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, wykładowca akademicki, Fundacja Krajobrazy, również kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zacznijmy może nieco ogólnie. Po co jest nam zieleń w mieście? Do czego jest nam potrzebna? Pani architekt, bardzo proszę, jako pierwsza. No, takie podstawowe bardzo pytanie, ale jak ważne. Zieleń. Odbywa się corocznie piękna wystawa w Warszawie pod tytułem Zieleń to życie i to chyba byłaby taka kwintesencja tego wszystkiego, do czego nam zieleń do życia. Tak, zieleń jest no, tym czymś, że bez po prostu tego nie istnielibyśmy. Jakieś szkolne takie stwierdzenia, że pochłania metale ciężkie, że pochłania dwutlenek węgla, że wytwarza mikroklimat, to wszystko jest jakby tak podręcznikowo, ale uważam, że faktycznie zamyka się w tym jednym słowie, że w tych kilku słowach, że zieleń to po prostu życie. Bez tego nie istnielibyśmy no zbyt długo na planecie, a na pewno nie żylibyśmy w komfortowych warunkach, dlatego też no, trzeba jak najbardziej doceniać i dbać o zieleń i szanować może tak. Pan architekt, bardzo proszę. Do czego potrzebna jest nam zieleń w mieście? Do życia. Przede wszystkim do życia, proszę Państwa, jest nam potrzebna zieleń w mieście. Zieleń w mieście jest elementem infrastrukturalnym, można by było powiedzieć, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że infrastruktura kojarzy nam się głównie z elementami betonowymi i formami nieożywionymi. Tak naprawdę zieleń w mieście to element składowy całego układu urbanistycznego na przykład i tak naprawdę zieleń w mieście zmiękcza nam ten beton, przynosi, tak jak Pani architekt miejska powiedziała, przynosi nam, że tak powiem, różne dobra, natomiast jest nam potrzebna do takiego spokojnego, zrównoważonego życia i do zrównoważonego rozwoju miasta. To jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem. Mówi Pan o infrastrukturze zielonej. O tym też chciałbym porozmawiać, bo wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą, jak ma się pojęcie zieleń miejska do infrastruktury zielonej. Które pojęcie jest szersze i jak można tę infrastrukturę scharakteryzować najkrócej? Bardzo proszę, może pan, skoro już zaczął, to skończy jeszcze. Dwa pojęcia pan wymienił, infrastruktura zielona i? I zieleń miejska, bo wiemy, że to nie jest dokładnie to samo, a ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, jakie są różnice. Mówimy tutaj, infrastruktura to wszystkie rodzaje form, które znajdują się w obszarach terenów zieleni, czyli całe to wyposażenie, nazwijmy, terenów zieleni. Infrastruktura zielona to są również sieci, które powinny istnieć w każdym mieście. Infrastruktura zielona to sieci przewietrzające, to sieci, które mają powodować, że następują nawet migracje zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To jest ta cała infrastruktura. Do tego dochodzi ostatnio tak zwana błękitna i zielona infrastruktura, czyli nazwijmy to błękitna, czyli retencja wody różnego typu za pomocą właśnie tych sieci różnego typu i mamy jakby taki zestaw dwóch elementów. Błękitna infrastruktura, zielona infrastruktura i ona ma w jakiś sposób uzupełniać infrastrukturę tą, nazwijmy to, betonową, tak? Natomiast same tereny zieleni to są te obiekty, które można powiedzieć mieszczą się w pojęciach place zabaw, skwery, parki, zieleńce, zieleń przydrożna i tak dalej, i tak dalej. Mówi pan o betonie i do betonu zmierzamy. Betonoza, proszę państwo. Światowy trend wydaje się rezygnacji z zieleni w miastach. No i pytanie, czy się państwo z tym zgadzacie, że rzeczywiście na świecie w tym kierunku to zmierza? Pani architekt, bardzo proszę. Ogólnie rzecz biorąc, niestety tak, tylko że to jest jakby pójście po takiej najprostszej linii oporu i wydaje mi się, że przy odrobinie determinacji, przy odrobinie wysiłku wcale nie musi to tak postępować. Co prawda, patrząc na jakiś tam szereg lat wstecz,
wstecz, to oczywiście widzimy, że na terenie całego świata ilość dzikiej roślinności zmniejsza się niesamowicie szybko, ilość ludności wzrasta, potrzeby wzrastają, ale patrząc na nasze lokalne podwórko, myślę, że możemy zastosować najróżniejsze formy, aby złagodzić ten stan nasycenia betonem i przede wszystkim wprowadzić możliwości takie techniczne, dodatkowe, żeby ta zieleń współistniała z tym betonem. Między innymi nasze biuro uzgadnia projekty inwestycyjne, które są realizowane i muszę tutaj powiedzieć, że niektórzy architekci bardzo ładnie współpracują, bo mamy takie osiągnięcia, gdzie zostały wręcz przebudowane, przeprojektowane budynki tak, aby jak największa ilość drzew pozostała na terenie działki inwestycyjnej. Mało tego, nawet kształt budynków był dostosowany do rozbudowanych koron i miał pewne zaokrąglenia. Natomiast wszystkie sieci podziemne też można było skanalizować i poprowadzić jedne nad drugich. Nie trzeba było rozkopywać całej działki. Do jeszcze takich, no mogę powiedzieć, osiągnięć czy uzgodnień przy tej inwestycji doszło, że drogi, które no niestety były niezbędne do obsługi budynków, są prowadzone przy najcenniejszym drzewostanie na platformach, czyli gdzie taka droga jest realizowana punktowo i nie musimy rozkopywać dużej powierzchni, kaleczyć systemu korzeniowego, a punktowe fundamentowanie i ta platforma powodują, że drzewa nie cierpią. Także rozwój cywilizacji niestety wprowadza taki jakby chaos i chęć jak największej ilości betonu, budynków, różnej infrastruktury dodatkowej, ale są sposoby, które umożliwiają zastosowanie i to bardzo dużej ilości zieleni i należałoby raczej zmierzać ku temu. Pan architekt Januszczyk, to samo pytanie, betonoza a trend światowy? Ja powiem w ten sposób, jeśli chodzi o betonozę, która nas otacza, nie zdajemy sobie sprawy z jednej rzeczy. Ta betonoza jest wytworem dzieła ludzkiego, to znaczy jakby nie tworzy się ona sama. Bo dla mnie pojęcie z betonozy może być takie troszeczkę w całym procesie myślenia o tych sprawach może być tak, że betonoza się w jakiś sposób wytwarza, ale w jaki? Jest to choroba miasta, nazwijmy to w ten sposób, ale musimy powiedzieć sobie przede wszystkim to, że betonoza to jest taki wytwór dzieła ludzkiego. I on jest moim zdaniem objawem braku społeczeństwa obywatelskiego. Znaczy, jeżeli patrzymy na to, że nie ma gdzieś społeczeństwa obywatelskiego, nie wytwarza się to społeczeństwo obywatelskie, to jedną z chorób tego całego procesu jest właśnie betonoza w mojej ocenie, że jakby choroba, jeżeli nie mamy jakby całego procesu myślowego związanego z budowaniem, stworzeniem, z istnieniem społeczeństwa obywatelskiego, to takim elementem ubocznym, taką jedną z chorób jest właśnie ta betonoza. Ona się przejawia na różnych działaniach, to jest i wycinka drzew, to jest i sprawy związane z projektami, czyli tworzeniem projektów przez projektantów na szybko, po to, żeby powstawały bez świadomości, bez działania i tak dalej. Więc jest to coś takiego, co w krajach, w których to społeczeństwo obywatelskie jest bardziej rozbudowane, ten element nie występuje. A jeżeli występuje, to tak naprawdę tylko w tak zwanych city, czyli w tych ścisłych centrach betonowych, wysokich miast, nazwijmy to, i tam się to bardzo mocno objawia. Natomiast wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie, gdzie są te, nazwijmy to, peryferie tego ścisłego centrum, tam ta betonoza występuje w małym stopniu. U nas w kraju
Co ciekawe, w mojej ocenie ona się zaczęła pojawiać w momencie, kiedy pojawiły się środki unijne. To znaczy szybkość przygotowywania dokumentacji projektowych, żeby zdążyć napisać wniosek na remont, rewitalizację, cokolwiek innego, zaczęły powodować to, że następował bardzo duży proces tworzenia dokumentacji, które nie były przemyślane pod wieloma kątami. Z drugiej strony mamy jeszcze brak świadomości projektantów, o czym cały czas podkreślam, projektantów nie tylko związanych z architekturą krajobrazu, ale architekturą, drogownictwem, projektami innych branż, które tak naprawdę nie ma świadomości, na przykład w sprawie sadzenia dużych drzew w mieście i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym porozmawiamy jeszcze, tak. Tak, w mojej ocenie ta betonoza to jest taka choroba, którą da się zwalczyć, tylko trzeba budować społeczeństwo obywatelskie i trzeba mieć świadomość. I tyle. A skoro mówi pan, że ta choroba, pani architekt, a czy Lublin w pani ocenie cierpi na betonozę, skoro ustaliliśmy, że to jest choroba? Ciężkie pytanie. No to jest główny zarzut do władz miasta i to od bardzo dawna, wydaje się. Wie pan, tylko że my często jakby też nie bierzemy wszystkich czynników pod uwagę. Ja tu chciałam odnieść się do odpowiedzi pana Wojtka, ale już chyba dam spokój. To znaczy tak, jedno zdanie. Ja uważam, że przy projektowaniu, oczywiście my raczej zgodnym językiem mówimy z panem Wojtkiem, ale przy projektowaniu powinna być według mnie może nawet nie odwrócona kolejność, ale przynajmniej równoważność. To znaczy tak, w tym wielkim pośpiechu, o którym mówi pan Wojtek, faktycznie jest tak, szybciutko zaprojektowany budynek, szybciutko zaprojektowane wszystkie sieci, wszystkie media, wszystko co może, dojazdy, parkingi i tak dalej. I jak starczy, to może tam ze dwa drzewka gdzieś. Natomiast według mnie to cała infrastruktura, nawet budynek, powinien być zaprojektowany, żeby raz przy każdej inwestycji, przy każdym budynku, przy każdej nieruchomości była odpowiednia ilość zieleni i żeby na nią starczyło miejsca, albo wręcz przeciwnie, najpierw zaprojektować zieleń, a do tego dostosować wszystko inne, tym bardziej, że istnieją możliwości, o których już mówiłam, tak? Istnieją sposoby takiego projektowania. Natomiast jeżeli chodzi jakby o tą drugą część pytania, to powiem tak, to też nawiążę do odpowiedzi pana Wojtka. Pojawiły się środki unijne. Wiele działek, które są pięknymi terenami zieleni, dzikimi, w planie zagospodarowania od na przykład 20 czy 30 lat są przeznaczone pod budownictwo. I nagle, czy pod drogi, czy pod mosty, czy pod nie wiem co tam jeszcze, i nagle pojawiają się możliwości, Unia daje pieniążki, 85%, dużo dofinansowuje w 80% na przykład 5%, dużo w związku z tym właścicieli, inwestorów decyduje się na wystąpienie o te fundusze. No i w związku z tym okazuje się, że działka, która była dotąd dość dzika, no niestety przestaje taka być, ale to też nie jest właśnie sposób, żeby inwestycje wyciąć wszystko do zera, nastawiać tam budynków, tak jak powiedziałam, i później ewentualnie troszeczkę drzew. Nie, trzeba to przemyśleć, trzeba usunąć najpierw te drzewa, które faktycznie kolidują z inwestycją, tak? Żadne inne, nie czyścić pola do gołego, wręcz przeciwnie, wpasować się w tą zieleń, zostawić najcenniejsze okazy, wyciąć tylko niezbędne rzeczy. To utrudnia prowadzenie inwestycji, ale nie uniemożliwia. Pan architekt? Panie Wojtku? Ja uważam, że ta równowaga, o której pani mówiła, jest ważna, więc ta, z jednej strony, tak jak powiedziałem, że możemy myśleć równoważnie, natomiast cały czas jakby wychodzę z założenia, że
gdzieś nam się poprzewracało w którymś momencie to wszystko w taki właśnie sposób, jak obydwoje mówimy, że mamy sytuację, w której pojawiają się środki, pojawia się wartość nadrzędna, czyli pieniądz, i ten pieniądz doprowadza do tego, że zawsze ta zieleń, zawsze te tereny gdzieś są z boku. Nie ma jakby takiego myślenia równoważnego, tak? O tak bym podsumował. No dobrze, zostawmy betonozę w spokoju, przejdźmy na temat drzew. No właśnie, drzewa w mieście, ozdoba czy jednak konieczność? Pani architekt, bardzo proszę. Ozdoba czy konieczność? No i ozdoba i konieczność, tak jak mówiliśmy na początku, bez drzewa to jest jeden z elementów zieleni i bez tego to no, nie istnielibyśmy, tym bardziej starodrzew, tak? Więc ozdoba, no oczywiście jakieś doznania estetyczne też są ważne, ale no przede wszystkim to spełnienie tych podstawowych funkcji, jakie drzewa nam w tej zieleni miejskiej, w tym naszym życiu spełniają, więc no jedno i drugie, jak najbardziej, jedno i drugie. Pan architekt? Drzewa to konieczność miasta, natomiast jeszcze do tego dochodzi jakby drzewa, ale jakie? Czyli jakby dążenie do tego, żeby ta jakość tych drzew była słuszna. Kiedyś pamiętam na studiach najważniejsze było odpowiedni dobór drzew do przestrzeni miejskiej. Tak jakby utkwiło mi to w głowie, że to był jedyny jakby warunek, który się pojawiał, jeśli chodzi o drzewa w mieście. Ja osobiście uważam, że drzewo w mieście jest trochę, obiorę drzewo w tym momencie z ducha, ale powiem w ten sposób, że drzewo jest meblem miejskim. Drzewo jest elementem wyposażenia infrastruktury. Drzewo jest po prostu elementem, który na przykład można wymienić, jeżeli jest stare i zagraża, tak jak ławka może być stara i może być niebezpieczna, bo można sobie uszkodzić. Jeżeli drzewo jest uszkodzone w jakiś sposób i to drzewo znajduje się również w przestrzeni miasta i trzeba je usunąć, tak jak się usuwa jakiś mebel zniszczony miejski czy coś takiego, to można to wykonać i należy to wykonać, bo jest to element składowy infrastruktury tej miejskiej i podlega on wymianie. Natomiast jeżeli ważną rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby te drzewa wracały w cudzysłowie na swoje miejsce, to znaczy żeby nie znikały, nie wycofywały się z tego centrum miasta za pomocą piły i siekiery w cudzysłowie. Natomiast ważne jest to, żeby te drzewa w tej przestrzeni miasta cały czas trwały i istniały, następowała wymiana. Ja kiedyś w ramach naszego programu Duże Drzewa dla Miast zaproponowałem takie rozwiązanie, że tu, gdzie jest ścisłe centrum miasta, każdego jednego należy zaplanować sektory, w których sadzi się bardzo duże drzewa, a później stopniowo, w zależności od ważności przestrzeni, ilości już istniejących tam drzew i nasadzeń, można te sadzić mniejsze te drzewa. Tylko musimy mieć tą właśnie świadomość, że istnieje coś takiego jak duże drzewo, i to duże drzewo też można posadzić. Pani architekt, to jest bardzo ciekawe to, o czym mówi pan Wojciech. Dlaczego władze miasta, i nie twierdzę tylko, że w Lublinie tak się dzieje, dlaczego my nie sadzimy dużych drzew? Dużych, myślę tu o drzewach, które mają, załóżmy, średnicę pnia pół metra i większą, a takie drzewa sadzić można. Właśnie ku temu zmierzamy, to znaczy jeżeli chodzi o decyzje, które są wydawane, to wpisujemy w decyzję minimum obwód nasadzeń rekompensacyjnych, obwód drzewa minimum 16 cm na wysokości metra. Minimum, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były one większe. Natomiast jedno zdanie tylko też odniesienia do pana Wojtka Januszczyka. Gatunek, to jest bardzo istotne, bo proszę sobie wyobrazić, że nie bardzo chcemy sadzić drzewa, mówię tu o inwestorach, liściaste, tylko bardzo często za wycinane drzewa, no, liściaste, dość wartościowe, chcemy sadzić tuje, tak? I to uważa się za
nie wiem, no jakiś postęp, nie wiem, w ogóle nie rozumiem takiego postępowania, ale żywopłot stój to jest jakby element taki no, nieodzowny już bardzo małych inwestycji czy budowy domów jednorodzinnych. Zaczęli o tym myśleć też deweloperzy, zaczęli też myśleć o tym przedsiębiorcy i o zgrozo. W pewnym momencie musieliśmy bardzo mocno negować te wszystkie zapędy, ponieważ okazałoby się za ładnych parę lat, że rodzimym nasadzeniem dla miasta Lublina jest tuja szmaragd, tak? I nic poza tym. Także to jest jakieś po prostu nieporozumienie. Natomiast idziemy jak najbardziej w kierunku coraz większych drzew, tylko musimy też sobie zdać sprawę, żeby te drzewa miały odpowiednie warunki. Nie wszystkie, zresztą powiedział pan Wojtek o tym, że tam, gdzie wycinamy drzewo, to drzewo powinno wracać. Jeżeli jest to duża aleja, jeżeli mamy warunki, żeby system korzeniowy się pięknie rozrastał i żeby zrobić odpowiednie warunki, to faktycznie to drzewo powinno być sadzone jak największe. Natomiast no, jeżeli takich warunków nie ma, to czasami ta okazuje się, że ta sadzonka, na przykład taka szesnastka, dużo szybciej dogoni te drzewa niż duże drzewa. Także my już sadzimy drzewa o obwodzie 50, o obwodzie 30. To nie jest tylko, że sadzimy małe drzewa. Natomiast no, nie bardzo godzimy się na sadzenie drzew, które w obwodzie mają 10 czy 12 centymetrów. To stanowczo są za małe. Proszę Państwa, wartość tego drzewa to jest kilkadziesiąt metrów, jeżeli będą Państwo rozmawiali z kimkolwiek, żeby przetłumaczyć, bo jak się mówi, drzewo kosztuje 10 tysięcy, nie ma możliwości. Ale jeżeli drzewo kosztuje tyle, co 40 metrów kwadratowych kostki, no to ktoś mówi, ej, to 40 metrów kwadratowych kostki to wcale nie jest tak bardzo dużo. No to jest beton, a tu jest żywa roślina, no można to kupić. To jest praktycznie jak mebel miejski. Tak jak powiedziałem, czasami ławka kosztuje kilka tysięcy złotych i tyle samo kosztuje takie duże drzewo. Zostańmy jeszcze przy drzewach, ale skupmy się na drzewach w donicach. W centrum, przeważnie w centrum Lublina, takie drzewa w donicach rosną. No i pytanie jest proste. Dlaczego? Na terenie Lublina, tak, w kilku punktach faktycznie znajdują się donice z drzewami, tylko i wyłącznie dlatego, że nie można tam posadzić drzew w gruncie, chociaż na krakowskim przedmieściu to było rozwiązanie tymczasowe. I jak już Państwo widzicie, tych donic nie ma i niedługo pojawią się drzewa w gruncie. Natomiast uważam, że należy stosować takie rozwiązania, tyle że należy pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe i dążyć oczywiście do rozwiązania docelowego, czyli posadzenia w grunt. Jeżeli nie ma takiej możliwości, a faktycznie dookoła cała przestrzeń, infrastruktura jest tak mocno zabetonowana, to nawet odrobina zieleni w donicach spowoduje, że tam będzie przyjemniej. Należy się liczyć z tym, że to jest tymczasowe, nie tylko ze względu na to, że zamierzamy posadzić w gruncie, ale no niestety, że te rośliny długo w tych donicach nie wytrzymują i przy powiedzmy 3 czy 5-letnim, po 5-letnim okresie trzeba po prostu je wymienić. Tak też będziemy robić w tym przypadku. Drzewa pójdą do gruntu, a doczekał się, że tak powiem, deptak remontu i doczekała się następna część remontu i przy tej okazji możemy posadzić drzewa w gruncie, stosując no, nasadzenie takie w dużych kwaterach, więc nasadzanie też drzew w kwaterach metr na metr na metr to też nie ma niestety dużej przyszłości i to też nie wróży za dobrze tym drzewom, dlatego im większa możliwość przygotowania podłoża, tym większa przeżywalność tych drzew. Powiem Państwu tak, że ja będąc na studiach już ładnych parę lat temu, to uczono nas, że średnio drzewo wytrzymuje w takim mocno zurbanizowanym
w mocno zurbanizowanej przestrzeni 30 parę lat. W tej chwili zdaje się, niech mnie pan doktor Januszczyk poprawi, naucza się, że od 7 do 15 lat, prawda? Więc prawda? To ja poprawię, magister, nie doktor. Przepraszam. Jeszcze nie. Ale życzę. Cały czas nie mam czasu. Cały czas nie mam czasu skończyć. Natomiast, to znaczy, no kończąc jakby tą wypowiedź, nie bójmy się zieleni w Donicach. To też jest jakieś rozwiązanie, aczkolwiek tymczasowe. A czy architekt Januszczyk boi się? Architekt krajobrazu Januszczyk odpowie w ten sposób. Proszę Państwa, to jest tak, trzy sprawy, jeśli chodzi o te drzewa w Donicach. Pierwsza rzecz to są te elementy infrastruktury. Nawiązuję tutaj do wypowiedzi pani Hanny, bo tak sobie nawiązujemy. Teraz fajnie, że to tak działa. Ale to jest prawda. Jeżeli infrastruktura uniemożliwia posadzenie drzew w taki sposób, że możemy wejść pod ziemię i tam się rozepchnąć między tymi rurami, fundamentami czy jakimiś innymi elementami, to rozwiązania drzew w donicach są takie i roślin ogólnie słuszne, że tak powiem. Tak, należy takie rzeczy stosować i można takie rzeczy stosować. Jeżeli przesunięcie czy podczas remontu jest możliwe przełożenie kabli, rur, czyli to jest zrobienie tak zwanej przekładki pod ziemią i uznalezienie tam miejsca na to drzewo, o którym wspominałem, jak najbardziej tak. To jest skuteczne i to powinno się tak odbywać. Proszę Państwa, dla najgorszym problemem drzew w donicach to jest okadzanie przez architektów. Jeżeli architekt ma zamiar gdzieś wyciąć drzewa, to żeby nie spadły na niego gromy, jak buduje budynek czy deweloperowi, albo jak przebudowuje, remontuje i tak dalej, to ja bardzo często spotykam właśnie takie działanie, czyli jak znika jakieś drzewo, to żeby okadzić tą rzeczywistość, która otacza, żeby spowodować, żeby te gromy z jasnego nieba nie spadały na niego, to on umieszcza na tym terenie takie doniczki z drzewami. Trzeba wtedy zerknąć w projekt, co tak naprawdę to oznacza. To najczęściej oznacza to, że za chwilę pod nóż pójdą jakieś drzewa, które się tam znajdują. W Lublinie jest dwa takie przykłady, dwóch takich miejsc, w których w projektach koncepcyjnych, na wizualizacjach, ja znam dwa, znam z wielu innych miast kilka też takich przykładów, które na wizualizacjach pięknie pokazane drzewa w doniczce oznaczają to tylko i wyłącznie to, że w danym miejscu zostaną wycięte drzewa za chwilę pod inwestycje, ale nie ma tam dla nich już miejsca z powrotem, więc wsadzi się je tam. To są tego typu działania. I to jest jakby dwie rzeczy. A trzecia rzecz dotyczy tego, że są naprawdę miejsca, w których donice, jeżeli są ładne, podnoszą wartość danej przestrzeni i nie ma potrzeby i nie ma konieczności ładowania się w tą przestrzeń z drzewami dorosłymi, które po prostu tam nie pasują. I tyle. No dobrze, ja przyznam, że też tak uważam, to jest zresztą styl południowy, że te donice, które są ładnie wykonane, jak najbardziej mogą cieszyć oko. Przejdźmy do tematu interwencyjnego. Park Zawilcowa, 200 drzew uschło, prawie 100 tysięcy złotych będzie kosztowała ich naprawa czy wymiana. Pytanie, dlaczego tak się stało? No i przede wszystkim, kogo możemy za to winić? Pani architekt, to będzie chyba do pani pytanie. Wie pan, no chyba nie, niestety niekoniecznie, dlatego że nie uczestniczyłam na tyle w tej inwestycji, żeby znać szczegóły, ale prawdopodobnie pielęgnacja bądź czy gwarancja w ogóle na te rośliny i pielęgnacja, która była pewnie jeszcze przypisana do inwestycji, spowodowała, że te drzewa muszą być wymienione. Także no, lato było dość suche, niestety. Lato było dość niesprzyjające roślinności. Jeżeli się coś zadziało niedobrego, no to niestety trzeba to naprawić. Natomiast myślę, że sporo tam rzeczy jeszcze jest na gwarancji i to też podlega wymianie przez wykonującego ten park. Jakiś komentarz pana Wojciecha, czy... Przyznam się szczerze, że nie znam dokładnie tej inwestycji, nie brałem w tym jakiegoś czynnego udziału kiedyś na początku chyba przy procesie inwentaryzacji, natomiast, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, natomiast powodów jest kilka usychania drzew, a tak naprawdę ostatnie dwa lata to były po prostu susze.
Tak, i jakby to jest ten problem. Te drzewa mogły umrzeć z tego powodu, że A, nie były pielęgnowane z punktu widzenia podlewania, ale tak naprawdę przez ostatnie dwa sezony letnie podlewanie, no to musiało być niewyobrażalnie kosztowne. Te procesy podlewania, mieliśmy po prostu takie susze. Jeżeli te drzewa miałyby problem związany z usychaniem z innego powodu niż brak wody, no to tutaj posłużyłem się ostatnio właśnie rozmową w podobnym temacie z właścicielem dużej szkółki i on mi powiedział tak, że gwarancja na rośliny to jest jak z gwarancją na chomika. Jeżeli się kupuje chomika w sklepie zoologicznym, no to często wygląda to tak, że jak on sobie tam żyje, urzęduje w tej klatce i tak dalej, i nagle zdechnie, no to tak naprawdę no, sklep zoologiczny nie ponosi jakby w cudzysłowie za to tej odpowiedzialności. Z drzewami w niektórych przypadkach jest dosyć podobnie z tymi gwarancjami za rośliny, ale tak naprawdę warunki umowy, o której powiedziała pani Hanna, są po prostu jakoś tam określone, więc jeżeli ta umowa zakłada, że 12 miesięcy bądź 24 miesięcy było zabezpieczenie na te drzewa, no to bierze to na siebie wykonawca i wymienia je. Tylko on je wymieni na swój koszt, a nie na koszt szkółkarza. Chyba że udowodni w procesie jakimś prawnym, ekspertyzy czy czegoś takiego, że te drzewa miały go podcinane korzenie, że w balotach były źle pocięte albo jakiś inny czynnik mógł na to wpłynąć. Innych powodów jakby oprócz tej suszy moim zdaniem tam nie ma. Rozmawialiśmy o drzewach, porozmawiajmy jeszcze o trawnikach. To jest temat, który jednego z naszych widzów zainteresował. Ścierają się dwie drogi, czyli po pierwsze trawniki zadbane, trawniki często koszone, trawniki krótkie, a z drugiej strony tak zwane łąki kwietne między innymi, czyli trawniki, które koszone są raz, dwa razy na sezon. Które z tych podejść jest Państwu bliższe i jakby wpisuje się w wygląd czy w stereotyp nowoczesnego miasta? Pani dyrektor jako pierwsza. Specyfika zieleni miejskiej niestety powoduje, czy stety, już wyraziłam swoje jakby zdanie, że musimy mieć system mieszany. Na pewno ja jestem raczej zwolennikiem rzadszego koszenia, niestety tylko z tego powodu musimy częstotliwość zwiększyć przy pasach drogowych, gdzie są trójkąty widoczności. Są parki, założenia parkowe, które muszą być wykoszone, nie mogą być ogród saski chociażby, tak, który nie może być niekoszony, mogą być gdzieś fragmenty wyznaczone. Generalnie rzecz biorąc, dużo korzyści jest jednak z tego niekoszenia, szczególnie też w okresach suszy, ponieważ no, trawa znacznie szybciej wysycha, natomiast rośliny, które się tam pojawiają w wyniku niekoszenia, są może powszechnie używane, nazywane chwastami, ale niekoniecznie, one też pięknie kwitną, przede wszystkim mają silniejszy system korzeniowy, głębiej sięgający, dają sobie radę w okresach suszy, dają schronienie owadom, ptakom, pokarm, no jest dużo, bardzo, bardzo dużo korzyści, ale trzeba jakby tutaj właśnie, wiecie Państwo, wypośrodkować, gdzie możemy kosić, gdzie musimy kosić, gdzie nie trzeba kosić i my raczej przyzwyczajeni jesteśmy, jeżeli chodzi o zieleń miejską, do częstego i regularnego koszenia. I mamy, w tym sezonie mieliśmy bardzo dużo telefonów, interwencji od mieszkańców z jednej i z drugiej strony. Czasami spotkaliśmy się, że no, takiego sezonu to jeszcze nie było, że w ogóle jak Lublin wygląda, a rozpoczęliśmy drugie koszenie, to mieliśmy telefony, no mieliście kosić rzadziej, a wy znowu kosicie, to ile to jest rzadziej, ile będziecie kosić? Więc każdy z nas ma jakby swoje takie osobne spojrzenie i podejście do tego, ale no tak jak mówiłam, metoda złotego środka, tak? Musimy, ponieważ teren miejski czy zieleń miejska jest bardzo specyficzna i spełnia określone role i funkcje, trzeba to wypośrodkować. Pan Wojciech, bardzo proszę. Ok,
Ja zanim zacznę o tych łąkach kwietnych i o tym trawniku, to jeszcze mam takie pytanie. Przed chwilą widziałem na czacie, ktoś wpisał, że zerwało naszą rozmowę na Facebooku. Czy Państwo mają jakiś wgląd do tego? Przeczytałem przed chwilą, bo mam taki podręczny obserwator jeszcze tego wydarzenia z Facebooka. Nie mamy na to wpływu. Jest z powrotem. Okej, już jest. Tak. Dobra, bo tak, była sytuacja, w której nasza rozmowa została gdzieś tam przerwana. Dobra, było 2 minuty przerwy. No to powtórzymy. Natomiast proszę Państwa, sprawa z trawnikami, koszeniem i niekoszeniem wygląda w ten sposób, że z jednej strony mamy oszczędność, z drugiej strony mamy pewną oszczędność na tym koszeniu, jeżeli będziemy je ograniczać, chociaż tak naprawdę nie jest to bardzo duża oszczędność ze względu na to, że później ten urobek biomasy do wywiezienia na tym jednorazowym koszeniu jest dosyć spory, jest większy, innego typu sprzętu też się używa do koszenia, więc oszczędność jest, ale nie aż tak bardzo duża, jak sobie moglibyśmy to wyobrazić. Natomiast oczywiście ślad węglowy koszenia i te wszystkie inne czynniki na pewno mają też wpływ na to, bo są one zmniejszone, czyli nie tylko aspekt finansowy wpływa na to, że powinno pojawiać się jak najwięcej tych przestrzeni niekoszonych, tylko znowu z pewnego rodzaju rozwagą. Powinniśmy mieć sektorowy podział miasta, tak jak to na przykład w tym momencie jest w Lublinie, że jest sektorowo podzielone, tu kosimy, tam nie kosimy i tak dalej, a w miejscach newralgicznych, na przykład w pasach drogowych, to też co fotografowałem u nas w mieście po to, żeby pokazać to na jakichś spotkaniach online'owych z innymi miastami, gdzie propozycja, która została przygotowana właśnie przez miejskiego architekta zieleni, była taka, że były miejsca koszenia w newralgicznych punktach, czyli na przykład metr, półtorej metra od chodnika było, teren jest koszony, natomiast dalsza część głębsza, która nie zagraża bezpieczeństwu i widoczności, nie jest koszona. I to jest jakby jedna z rzeczy, która jest dosyć ważna przy tym. Inny aspekt to jest podobnie jak w tym sektorowaniu miasta. Są przestrzenie, w których należy kosić non-stop i powinno się to odbywać jakby bardzo sumiennie, bo są to przestrzenie reprezentacyjne, rekreacyjne, wypoczynkowe, które tego trawnika potrzebują skoszonego, a są takie przestrzenie, które po prostu możemy pozostawić, więc warto się po prostu zastanawiać. Jakiś czas temu dla miasta Łęczna, w tamtym roku w ramach laboratorium miejskiego, robiliśmy z mieszkańcami objazd rowerowy i na tych rowerach, jeżdżąc po tym mieście dookoła, szukaliśmy wspólnie miejsc, które powinny być koszone i które nie powinny być koszone. Z jednej strony był to aspekt edukacyjny, a z drugiej strony było to zraportowanie dla władz miasta, bo na sam koniec pojawił się taki raport, informacji, której mieszkańcy jak widzą tę przestrzeń, koszoną i niekoszoną. I to było jakby podsumowanie. Może już nie tylko o trawnikach, ale porozmawiajmy o tym, jak zagospodarować terenami zielonymi centra dużych miast, czyli zabudowę zwartą, no gdzie teoretycznie, tak się wydaje, znalezienie skrawka zieleni jest niezwykle trudne. Pani dyrektor, bardzo proszę. Może i trudne, ale ciągle podkreślam, że są możliwości, tak? Tylko że należy o tym myśleć w momencie rozpoczęcia inwestycji, bądź no to byłaby sprawa dość łatwa, tak? Ponieważ możemy stworzyć takie warunki dla wzrostu nawet dość dużych drzew pod powierzchnią nawet parkingów, czy chodników, czy dojść. Mówimy tutaj o systemach antykompresyjnych. Są to systemy takie, które właśnie umożliwiają rozwój systemu korzeniowego pod właśnie nawierzchnią betonową czy z kostki. Są to na tyle mocne rusztowania tych kubików, które wypełnione ziemią dają warunki dla systemu korzeniowego, dla wzrostu drzew, ale też umożliwiają budowę czy miejsc parkingowych, czy ścieżek, czy dojść, czy w ogóle jakiegoś tam układu drogowego. Na pewno, jeżeli mówimy już o istniejących obiektach, mamy możliwość zrobienia zielonych ścian, mamy możliwość zrobienia zielonych dachów, mamy
możliwość ustawienia szeregu donic z roślinnością, o których już mówiliśmy, ale też możemy spróbować zastanowić się, czy faktycznie wszystkie wybetonowane czy wykostkowane miejsca muszą istnieć i czy nie można by odrobiny na przykład tej kostki wyjąć i utworzyć tam zieleni. Czasami dość spore place są jakby, no nie wiem, nie, postrzegane, że no nie opłaca się tam metra tej zieleni zrobić. Opłaca się, zawsze się opłaca i trzeba z tego korzystać. Natomiast jestem też zwolennikiem tych nowych metod zielonych dachów, zielonych ścian i myślę, że w tym kierunku też trzeba jak najbardziej iść. Pan Wojciech, bardzo proszę. I tylko dodam, że zielone przystanki autobusowe to jest chyba jeden z projektów, który był w budżecie pisany. Przyznam, że ja nie wiem, jak to się potoczyło, nie sprawdzałem. No niemniej jednak bardzo proszę pan. Aha, okej. Okay. Jest jeden zielony. Tak, to ja powiem coś odwrotnie. A mianowicie, zielone ściany, zielone przystanki mają bardzo duży walor z punktu widzenia świadomości społecznej i dla mnie osobiście tyle. Zielony przystanek, cały koszt wybudowania, umieszczenia tych elementów zielonego dachu i tak dalej, w odniesieniu do na przykład z wyjęcia, jak pani Hanna Pawlikowska powiedziała, kilku kostek w cudzysłowie i zrobienia enklawy na Pnącza i obrośnięcie tego przystanku Pnączami, no to ta wartość się przekłada dużo lepiej na te Pnącza. Ja jestem zwolennikiem zielonych ścian, czyli ogrodów wertykalnych. Mówimy, bo są dwa typy zielonych ścian. Jedna zielona ściana to jest ogród wertykalny, to jest ta infrastruktura donic, systemów nawadniających, systemów dozujących nawozy i tak dalej, i tak dalej. To są te ściany, czyli jakby wmontowane rośliny w ścianę, a druga zielona ściana to jest ściana z pnączem. I to jest, nazwijmy to, low-costowe, to znaczy dużo niższy budżet jest na te pnącze i dużo, w mojej ocenie, lepiej to działa niż taka zielona ściana. Koszt postawienia takiej zielonej ściany, no wcale jakby w mojej ocenie, ale jest to moja osobista ocena, zielone ściany, typowo te ogrody wertykalne, są nieekologiczne z punktu widzenia i śladu węglowego, i pielęgnacji, i utrzymania, i tak dalej, bo te same pieniądze, w momencie, kiedy przełożylibyśmy na inne obiekty, mamy do zbudowania kilka różnych poziomych, że tak powiem, przestrzeni. Jeśli chodzi o zielone przestrzenki, to podobają mi się te działania, natomiast traktuję je z punktu widzenia jako architekt krajobrazu tylko i wyłącznie jako te, które zmieniają świadomość i fajnie zwracają uwagę ludziom na to, że ta zieleń jest potrzebna i tyle. Ponieważ koszty wyprodukowania, zbudowania, utrzymania infrastruktury tego zielonego dachu są, no, nie przekładają się w mojej ocenie na tą wartość, którą miałby taki zielony przystanek przynosić z punktu widzenia ekologicznego w mieście. I to jest temat do poddania pod dyskusję. Jestem zwolennikiem ścian z pnączami, jestem zwolennikiem obrastania przystanków pnączami, a nie tworzenia dodatkowej właśnie tej infrastruktury. Tylko dlatego, że jakby jedyne co, tak jak powiedziałem, traktuję jako wartość dodaną, ten aspekt zwracania na to uwagi, ukierunkowania się na to. No i tyle. A w takim razie, co mogą zrobić ludzie, mieszkańcy miasta, załóżmy Lublina, żeby to zielone miasto mieć? Mówi się o tym, że bez takiego działania oddolnego, społecznego, prospołecznego, nie ma takiej możliwości, że oni muszą sami zadbać, wypracować, wychodzić sobie to, żeby to miasto było zielone. Jakie mamy, pani dyrektor, możliwości? No, inicjatywa mieszkańców oczywiście jak najbardziej, należy na to duży nacisk kłaść i liczyć na inicjatywę, ponieważ no, zaczyna się chociażby od takich, jak to się mówi, od własnego podwórka, tak? Wystarczy, że mieszkańcy wyjdą na zewnątrz i popatrzą na tą zieleń, którą mają i spróbują ją, czy zadbać o nią, czy ją udoskonalić. Myślę, że
zaczynając od własnego podwórka i wychodząc coraz dalej, jesteśmy w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo. My często stosujemy, zresztą bardzo piękny program był przez 3 lata kolejne, estetyka się to ładnie nazywało. Pan Wojtek, bardzo bym prosiła, żeby parę słów o tym powiedział, ponieważ jako Fundacja Krajobrazy prowadził tą akcję i takie uświadamianie czy zapoznawanie mieszkańców z możliwościami i sposobami zagospodarowania przyczynia się do tego, że jest to no, postrzegane coraz lepiej, że się czuje wreszcie tą potrzebę, ale czuje się też potrzebę taką, żeby to było nie jakieś takie, że tak powiem, proste, ale żeby to też było i funkcjonalne, i estetyczne, i no, takie powiedzmy sobie też nowoczesne, niekoniecznie jakieś tam tylko trawniczek i nic poza tym. Do zieleni przypisuje się też najróżniejsze funkcje i to jest bardzo ważne, bo dobrze byłoby, żebyśmy, jak już będziemy mogli się spotykać, żeby wyjść na zewnątrz i żeby ta zieleń służyła właśnie takim kontaktom społecznym. Jeżeli też mieszkańcy zakładają zieleń sami, to też postrzegają zupełnie to inaczej. My jesteśmy bardzo mocno otwarci na propozycje, szczególnie rad dzielnic, które zgłaszają, które też przeznaczają swoje rezerwy celowe na realizację założeń i wydaje mi się, że taka współpraca to zaowocuje jakimiś dobrymi projektami, ale właśnie bardzo duże znaczenie ma jakby taka edukacja i spojrzenie na tą zieleń może nie tylko takim wzrokiem, że powinno być, nie wiem, czysto i schludnie, ale też powinno być funkcjonalnie. No miał mówić pan Wojtek, to bardzo proszę. A miał mówić o czym? To ja powiem o programie estetyka, czy odnieść się do tematu, jakby to robić. Jak pan woli, możemy ubrać w jedno. No właśnie, my mamy bardzo wąski wachlarz umiejętności i możliwości, może nie umiejętności, świadomości korzystania z terenów zieleni. Bardzo wąski, taka jest moja ocena, to się ogranicza do wyprowadzenia psa, ewentualnie usiądzięcia na ławce, pospacerowania i tak dalej. I wstydzimy się trochę korzystać z terenów zieleni na różne inne sposoby. Jakby to jest moja ocena sytuacji. A poprzez tereny zieleni możemy realizować naprawdę bardzo, bardzo dużo różnego typu aktywności. Jeżeli te aktywności zaczniemy wynosić na zewnątrz, z domów, z bloków, z miejsc, gdzie mieszkamy i będziemy te same aktywności realizować jakby na zewnątrz, to nagle się okaże, że ta zieleń jest nam potrzebna. I co się później okaże? Że potrzebna jest ta zieleń nam o wyższej jakości niż tą, którą mamy. Czyli będziemy starali się zadbać o nią i będziemy w tej zieleni korzystali. No bo jak nam coś jest potrzebne, to patrz telefon. Na przykład kupujemy sobie telefon X, a później nam jest potrzebny lepszy albo jeszcze lepszy i tak dalej. Patrz samochód, patrz, nie wiem, jakieś inne elementy codziennego użytku i jakieś inne, remontujemy mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli robimy to samo z wnętrzami czy z jakimiś innymi produktami, to myślę, że z terenami zieleni jest bardzo podobnie. Czyli jeżeli poczujemy, że mamy ten szeroki wachlarz możliwości korzystania z tej zieleni, jeżeli będziemy się tam aktywizować na różne sposoby, to będziemy podnosić jakość. To jest jakby jeden aspekt. Dlatego stworzyliśmy wspólnie taki program Estetyka. To program, który docierał do mieszkańców w ramach zielonego budżetu, docierał do mieszkańców i pokazywał właśnie możliwości korzystania i problemy związane z terenami zieleni. Czyli jakby pokazywał funkcjonalność tej przestrzeni na różne sposoby. I wtedy już przestały pojawiać się tylko i wyłącznie projekty na siłownię, na świeżym powietrzu, oczywiście w cudzysłowie mówię, ale pojawił się coraz szerszy wachlarz różnych innych rozwiązań, tak? Czyli już nie było to zwykłe nasadzanie tuj, tylko było to tworzenie jakiejś tam przestrzeni aktywności społecznej i to jest bardzo ważne. I to jest właśnie ten element dodatkowy do budowania naszego społeczeństwa jako społeczeństwa obywatelskiego. Bo jak wyjdziemy na zewnątrz i będziemy ze sobą rozmawiać, będziemy dbali o tą przestrzeń, to będzie to tam dodatkowy klocek do całości tego tworzenia tego, czego tak naprawdę potrzebujemy od całego, że tak powiem, narodu, można by było tak powiedzieć.
A nie macie Państwo wrażenia, że czasami te działania społeczne powodują efekt zupełnie przeciwny do zamierzonego? Będę się posiłkował przykładem. Załóżmy, że NGOs wygrywa projekt albo projekt z budżetu, nieważne. Przypuśćmy siłownię na świeżym powietrzu. I te siłownie koncepcyjnie nie są z nikim uzgodnione i załóżmy w ładnym parku pasują tam jak, no potocznie mówiąc, pięść do nosa. I to chyba nie jest odosobniony przypadek, jest ich zdecydowanie więcej. Pani dyrektor, proszę. A, wie pan co, no, zawsze znajdziemy za i przeciw i zawsze znajdziemy głosy za i przeciw, więc no, oczywiście, że należy pytać mieszkańców, czy sobie życzą, czy nie, ale często tak osiągnięcie kompromisu też jest trudne. Ja nie jestem zwolennikiem stawiania co 100 metrów siłowni, absolutnie, bo często mamy wrażenie, że zieleń nie jest traktowana jako coś trwałego. I no nie chcę tu nikogo oczywiście obrażać, ale chcąc zostawić coś po sobie, no to najlepiej zróbmy plac zabaw albo siłownię. Mało tego, nazwijmy to skwerem. No i jeżeli ja biorę taki projekt do opiniowania i patrzę, że na tym skwerze nie ma nic oprócz trawy i ta trawa jest tylko w ograniczonym obszarze dookoła urządzeń, no to trudno to nazwać skwerem, to jest faktycznie siłownia. Natomiast no, odrobinę wysiłku, żeby przejść, nie wiem, 100, 200, 300, 400 metrów dalej i skorzystać też z innej siłowni, a tu tą wartością taką dodatnią i taką faktycznie cenną niech będzie na przykład tylko i wyłącznie ta zieleń, więc no, jest to taki problem odwieczny i chyba będzie, natomiast rzadko, znaczy na ogół mieszkańcy dochodzą do porozumienia, ale zdarzają się też sytuacje, że no, tyle chcę takiej inwestycji czy takiego założenia, ile też osób tego nie chce, więc no, czasami trudno jest znaleźć rozwiązanie, ale to wtedy może zaufajmy specjalistom i czy posiłkujmy się opinią specjalistów, architektów, naukowców i zawierzmy im i zdecydujmy, żeby oni decydowali. Pan Wojciech? Ja odniosę się do tego w taki sposób, że jeżeli właśnie to jest też jeden z problemów, który się często pojawia. Aktywiści, ludzie aktywni, działający, czasami, tak jak pan wspomniał, mogą napisać czy tworzą jakieś projekty, i te projekty mogą się całkowicie nie wpisywać w otoczenie, w którym mają się znaleźć. I to jest dosyć duży problem, żeby przetłumaczyć, że to tam na przykład właśnie nie pasuje, czy nie działa i nie będzie działało. Z jednej strony to jest ten szerszy wachlarz patrzenia na tą przestrzeń i wykorzystywania tej przestrzeni do różnych celów, które są jakby, można powiedzieć, jakby większe niż ta klasyczna siłownia, na którą się powołujemy. A z drugiej zaś strony jest to, że mamy dwa typy jakby takich projektów. One mogą gdzieś zaingerować i my stajemy się jako specjaliści wrogami. Na przykład pani miejski architekt zieleni czy miejski konserwator może stać się nagle wrogiem działania społecznego, ponieważ nie zgadza się na to, żeby na przykład w wąwozie umieszczono kolejny wybieg dla psów, który będzie ingerował w przestrzeń wąwozu, w jego wygląd, estetykę i tak dalej, i tak dalej, bo będzie to po prostu ogrodzenie i tak dalej. Natomiast no, wtedy taki społecznik może stać się urażony, być urażony, że jego projekt tak naprawdę no, po prostu nie działa i nie będzie działał, albo a on by chciał. To jest podobna sytuacja jak z pomnikami w mieście, że bardzo często nie mamy pieniędzy na artystę, mamy uzbierane jakieś pieniądze, chcemy stworzyć jakiś pomnik, jesteśmy wyznawcami czegoś i ten pomnik ma to jakby po nas zostać i upamiętnić jakąś rzecz, więc co się robi? No przekroi się kamień na pół i napisze się na czymś, bo to jest najtańsza droga stworzenia pomnika. I to jest tragedia. To dokładnie dotyczy. I nagle jak pojawiają się specjaliści, artyści, nie wiem, ludzie z innym poziomem wrażliwości, wyedukowani w jakiś sposób, no to mówią, sorry, ale to nie zadziała w tym miejscu, to jest brzydkie i tak dalej. To atak następuje, jakby odbiór tego społecznika jest jakby bezpośrednio, jakbym jego atakował, nie dzieło,
które jest kamieniem przekrojonym na pół, tylko po prostu atakuje tego, który to stworzył. I bardzo podobnie jest właśnie w takich projektach NGO-sowych często. Dlaczego ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli powstaje taki projekt, takie działanie, to warto go skonsultować w trakcie tworzenia właśnie z tymi specjalistami. Taki był właśnie program Estetyka. Jedna z części programów Estetyka była właśnie tak zorganizowana, że można było konsultować swoje projekty i myśmy pomagali. Dobry pomysł, zły pomysł, może trochę inaczej. Jeszcze innym aspektem tych samych projektów jest, nazwijmy to NGO-sowych, czyli organizacji czy społecznych, jest tak zwana krótkotymczasowość niektórych, znaczy jakby krótkoczasowość trwania projektu. Ja bardzo boję się tak zwanych recycling garden, czyli ogrodów i przestrzeni, które są robione z recyklingu, palety, opony, big bagi i tak dalej. My bardzo chętnie robimy to w przestrzeniach rewitalizowanych tak zwanych, żeby pomóc lokalnej społeczności. Tutaj wkładam kij w mrowisko, bo to jest takie troszeczkę trudne, ale prawdziwe. Robimy te recycling garden, które robimy z mieszkańcami, a później okazuje się, że jak się kończy facebookowy ten projekt, to znaczy facebookowo się kończy, czyli zrobiliśmy sobie kilka fajnych fotek, ten projekt się kończy i w momencie, kiedy on się kończy, to ci mieszkańcy za pół roku mają tam po prostu totalną masakrę. To znaczy wygląd tego jest coraz gorszy. I znowu, ludzie, którzy mają różnego typu problemy na terenach rewitalizowanych, wchodzimy z recycling gardenem, robimy akcję, wychodzimy z tej przestrzeni my jako działacze, projekt się kończy, bo nie ma na niego pieniędzy i to jest normalne w takich projektach, a ci ludzie zostają z tym bałaganem i tak dalej. Dlatego na przykład jak powstawała Zielona Sala Wykładowa, teraz mamy my z Zieloną Salą Wykładową i ze sprzątaniem problemy, natomiast jak powstawała, to było takie założenie, że to ma być przestrzeń, czy jest takie założenie, że to ma być twarda, trwała przestrzeń i wtedy ten projekt będzie miał rację bytu i ten. No gdyby nie COVID, cały czas te projekty, które tam były realizowane, by trwały, natomiast w tym momencie no, mamy jakby zawieszenie i tak to mniej więcej wygląda. Więc tutaj, jeśli chodzi o projekty społeczne, a edukacja, szerszy wachlarz i bardzo ważna rzecz, konsultacja na etapie tworzenia tego projektu z punktu widzenia i technologicznego, i tego estetyczno-przestrzennego, bo to jest bardzo ważne, żeby nam te projekty po prostu nie psuły i żeby nie powodowały konfliktu między administracją, a na przykład administracją, czy samorządem, nazwijmy, czy urzędnikami, a mieszkańcami, którzy bardzo by chcieli, ale nagle się okazuje, że to nie zadziała. Pani architekt, czy jakieś słowo komentarza? Nie, chyba nie. Dobrze, przechodzimy. Ostatnie pytanie, jak tak? Pandemia koronawirusa niestety nam towarzyszy. Jak wpłynęła na zieleń miejską, albo inaczej, jak wpłynęła na zarządzanie zielenią w mieście? Chyba pani dyrektor będzie pierwszym rozmówcą. Lepszym, bo pewnie bardziej zorientowanym z perspektywy miasta. Wiecie państwo, no jest to szalone utrudnienie z najróżniejszych względów. O cóż chodzi? Chodzi o to, że mamy pewne ograniczenia. Musimy w zasadzie działać i nie możemy pozwolić sobie na długie przestoje, natomiast te przestoje mogą niestety być wynikiem po prostu chorób bądź niedyspozycji i mniejszej ilości pracowników w firmach wykonawczych. Ja zresztą tu, jeżeli mogę, to z tego miejsca, jak to się zwyczajowo mówi, podziękuję wykonawcom, dlatego że dołożyli wszelkich starań, aby te przestoje nie były długie i aby realizacja wszystkich prac utrzymaniowych toczyła się prawie normalnym rytmem, ale od czasu do czasu niestety zdarzają się powiadomienia, że w wyniku chorób, w wyniku nie tylko chorób pracowników, ale chorób personelu żłobków, przedszkoli, szkół, ograniczeń, opieki i tak dalej. Personel i skład osobowy brygad jest dużo mniejszy i na przykład proszą wykonawcy o wydłużenie o tydzień czy o kilka dni. Także no, faktycznie nie jest łatwo.
Natomiast też muszę Kapinkę jakby tutaj poprosić mieszkańców o wyrozumiałość i prosić o cierpliwość, dlatego że ta przerwa między, że tak powiem, pierwszym rzutem, gdzie faktycznie byliśmy bardzo dzielni, siedzieliśmy w domu i jak gdyby ta cała rozwój pandemii, codziennie patrzyliśmy, że ojej, już 15 osób, już 100 osób, a teraz jak patrzymy na te tysiące, to już w ogóle, ale ta przerwa między jednym rzutem, że tak powiem, i drugim rzutem choroby spowodowała nieco rozluźnienia, nieco więcej wymagań, nieco więcej roszczeń i jak gdybyśmy zapomnieli, że są te ograniczenia, to troszeczkę też muszę czasami w pismach tłumaczyć mieszkańcom, że słuchajcie Państwo, naprawdę staramy się, ale jeżeli coś było wstrzymane w pewnym okresie czasu, to nadrobienie tego też nie jest takim efektem natychmiastowym. Troszeczkę musimy poczekać. Natomiast no niestety często mieszkańcy o tym zapominają, że wykonawcy to też ludzie i też mają pracowników i też borykają się z najróżniejszymi trudnościami związanymi z ograniczeniami wprowadzonymi przez COVID. Pan Wojciech z perspektywy naukowca i mieszkańca Lublina? No dobra, jako magister, naukowiec, proszę. Ja oczywiście śmieję się, tak, pracuję na uniwersytecie już jakiś czas, więc to można tak powiedzieć. Proszę Państwa, COVID zbliżył ludzi do terenów zieleni. To jest tak, ja to tak określam. COVID pokazał, że ta przestrzeń zewnętrzna też jest potrzebna, bo pierwsza edycja, awantura, że nie możemy wchodzić do lasów, wszyscy do lasów i tak dalej, i tak dalej. Ale to się przeniosło również na właścicieli ogródków miejskich, znaczy właścicieli ogrodów przydomowych, czy w mieście, czy jakby na obrzeżach miasta, w tych naszych takich sypialniach jednorodzinnych domków. Tam wszyscy zaczęli bardzo mocno uprawiać, użytkować, korzystać z ogrodów. To jest jakby przełożyło się całkowicie w drugą stronę. Nagle znaleźliśmy czas, nagle znaleźliśmy możliwości, żeby w tych przestrzeni tych ogrodów się pojawić, żeby z tych przestrzeni korzystać. A COVID też spowodował, że zaczęliśmy tęsknić za zielenią. To jest ciekawe. Zaczęliśmy tęsknić za placami zabaw i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj dosyć ciekawym też przykładem jest to, że zaczęły się wytwarzać coraz większe ilości ogródków warzywnych w ogrodach przydomowych, czego wcześniej nie było. Nawet miałem takie przypadki, że rozmawiałem z ludźmi, którzy właśnie zaczęli wytwarzać sobie kurniki w zwykłych ogrodach. Kurniki na 6 kurek, żeby mieć swoje jajka i żeby te kury się przemieszczały na takich, w takim kurniku na wózku. Więc takie różne dziwne rzeczy też się, ciekawe rzeczy jakby z aktywności się pojawiły, więc ten COVID miał taki w mojej ocenie wpływ na i tereny zieleni i z drugiej strony na przestrzeń zewnętrzną przy ogrodach, w ogrodach przydomowych. Tak to zadziałało. Dobrze, pani... Czy mogę jedno zdanie? Mogę dodać jedno zdanie? Bo tak, wypowiedziałam się oczywiście pod względem utrzymaniowym i zarządzania jako z racji biura, tak? Natomiast taką refleksją podzielę się po wypowiedzi pana Wojtka, że faktycznie troszkę w nas przekory takie jest. Często ja zauważyłam u moich znajomych, których często nie mogłam wyciągnąć na spacer w normalnych, przepraszam za kolokwializm, warunkach. Natomiast jeżeli posadzono nas przymusem w domu, to była wielka obraza, że nie możemy wyjść właśnie do lasu, do parku i ta zieleń zaczęła być zupełnie inaczej traktowana. Także troszkę tej przekory w nas niestety jest. Pani dyrektor, pytanie do pani od widza. Górki Czechowskie, Wietrznie Zielone pytają na Facebooku. Dlaczego zezwoliła pani na duże wycinki drzew na Górkach Czechowskich, argumentując, że to samosiejki, zniszczono przez to wiele siedlisk zwierząt i zubożyło to znacznie przyrodę górek na 4 wierzchowinach? Taki jest komentarz. Proszę Państwa, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod budownictwo i nie mówimy tu o nowym studium, tylko mówimy o bardzo starych planach zagospodarowania przestrzennego, które
te działki klasyfikowały pod zabudowę. Wydając decyzję na wycinkę, nie wydajemy decyzji, proszę Państwa, na drzewa, które na wysokości 5 cm nad gruntem mają obwód 50 cm, a w przypadku wierzb, klonów jesionolistnych, topól są jeszcze dwie gradacje, tak? 65 i 80. W związku z tym nawet potężne drzewa, proszę zwrócić uwagę, proszę wziąć miarę, złożyć ją w kółko i zobaczyć, że obwód 50 cm to są potężne, spore, duże drzewa, mimo że są samosiejkami, to można je wyciąć bez decyzji. Na Górkach Czechowskich nie została wydana jeszcze żadna decyzja na wycinkę, ponieważ postępowania są zawieszone i ja nie wydałam żadnej zgody. Natomiast ustawa o ochronie przyrody, która mówi, jakie warunki należy spełnić, żeby taką decyzję otrzymać, czy zezwolenie, mówi też, co można bez tego zezwolenia wyciąć. Więc proszę jakby nie mylić faktów, tak? To są prywatne działki, tam są prywatni właściciele. Jeżeli nie byłyby te działki przeznaczone pod inwestycje, to w ogóle przepisy są bardzo łagodne co do wycinek. Jeżeli są tam prowadzone inwestycje, no to kierujemy się zapisami, o których już mówiłam. Jest część rzeczy, które można niestety wyciąć bez zezwolenia. Natomiast na Górkach Czechowskich, na tych problemowych, jak myślę, domyślam się, działkach, nie została wydana ani jedna decyzja. Postępowania są zawieszone. Bardzo dziękuję. Hanna Pawlikowska, miejski architekt Zieleni. Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu. Dziękuję bardzo. Akademicki, Fundacja Krajobrazy, również panu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja też i w swoim imieniu, i w imieniu Fundacji Wolności bardzo dziękuję. Słyszymy się w przyszły czwartek, 19 listopada. Będziemy rozmawiać o budżecie obywatelskim, taką mam nadzieję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.